Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj, proszę Państwa, pochylimy się nad tym, co się dzieje na Ukrainie. Wszyscy się zajmują teraz Palestyną, Strefą Gazy albo jeszcze innymi tematami, a tymczasem przecież na Ukrainie cały czas ta wojna trwa i wcale jej przebieg nie jest korzystny dla Ukraińców, ale o tym już porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest po raz kolejny Krystian Jachacy z Pracy Polskiej. Witaj, Krystianie. Witaj, Kamilu. Witam naszych widzów. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są oczywiście w opisie filmu. No to może najpierw taka rzecz podstawowa. Jak wygląda teraz sytuacja na froncie ukraińskim? Bo większość mediów już się tym tak nie ekscytuje. No co najwyżej słyszymy, że tam podobno przeszli na lewy brzeg Dniepru, że tam działają aktywnie i w ogóle. Natomiast no, kroplówka zachodnia słabnie. Jeszcze te pakiety wcześniejsze pomocy amerykańskiej opiewały na miliardy dolarów, teraz już tylko na setki milionów, więc to wsparcie powoli maleje. Jak to teraz wygląda? No, jeśli chodzi o taki ogólny przebieg działań zbrojnych w tym konflikcie ukraińskim, no to po tej czerwcowej ofensywie, czy jak wielu polskich generałów bardzo się denerwuje, gdy to się nazywa ofensywą, no, czy te działania zaczepne, działania ofensywne, można powiedzieć ofensywa, którą Ukraińcy próbowali, o może próba ofensywy, próbowali przeprowadzić na Zaporożu, pod Bachmut, w zasadzie od Zaporoża po Bachmut, na różnych kierunkach i w obwodzie donieckim, i w obwodzie zaporowskim, a także chersońskim. No, wszystkie te działania przez 4 miesiące nie przyniosły prawie żadnego rezultatu. I ze względu na poniesione straty, ze względu na słabnącą pomoc ze strony NATO, ze względu na no, coraz bardziej kurczące się możliwości logistyczne, sprzętowe, ale przede wszystkim mobilizacyjne po stronie ukraińskiej, to taka inicjatywa ofensywna znów wraca na stronę Rosjan i tutaj mamy do czynienia z dość niespodziewanym przez Ukraińców uderzeniem rosyjskim od początku października, trwającym pod Donieckiem, pod osłoną, powiedzmy, aglomeracji donieckiej. Rosjanie zebrali siły i tylko kiedy Ukraińcy przestali atakować i kiedy sami Rosjanie zaczęli w różnych miejscach, w obozie charkowskim, czy nawet na Zaporożu, kontratakować i powoli odbijać te tereny, te tam parę wsi, które stracili przez ostatnie 4 miesiące, kosztem dziesiątek tysięcy strat ukraińskich, no to wtedy zaczęli przeprowadzać swoją, powiedzmy, operację awdiejewską. Operację o tyle strategiczną, że no, Awdiejewka to jest sypialnia doniecka, która od blisko 10 lat jest w rękach ukraińskich. I no jest taką twierdzą ukraińską, z której cały czas Ukraińcy mogą terroryzować aglomerację doniecką, będącą po stronie rosyjskiej, czy wcześniej po stronie Donieckiej Republiki Ludowej, tej separatystycznej, i skąd przez 10 lat w mniejszym bądź większym stopniu artyleria rakietowa i nie tylko ukraińska ostrzeliwały Donieck. I tutaj ta ofensywa, czy to operacja awdiejewska po stronie rosyjskiej, mocno zaskoczyła, można odnieść wrażenie, Ukraińców, którzy mają bardzo duże problemy, aby odeprzeć okrążenie Awdiejewki, które powoli się zamyka, no i też powoli tracą swoje pozycje w samym mieście, więc tutaj na tym kierunku Rosjanie mają pełną inicjatywę i narzucają warunki starcia, no także na innych kierunkach w obwodzie. Te ostatnie skrawki obwodu ługańskiego, który posiada armia ukraińska, to pomiędzy Swatowe, Kremenna, a także są atakowane. No i idąc dalej na północny wschód, no kierunek Kupiańsk, czyli kierunek charkowski, także przez Rosjan jest mocno eksploatowany. Ciężko powiedzieć, czy są to uderzenia mające związać przeciwnika i narzucić Ukraińcom to, co najbardziej Rosjanie w tym konflikcie eksploatują, czyli wojnę materiałową, której Ukraińcy nie są w stanie, już każdy sobie z tego zdaje sprawę, nie są w stanie wygrać. No, czy też może to jest przygotowanie do preludium do jakiejś większej ofensywy w zimie. Ale tak czy inaczej inicjatywa na praktycznie wszystkich kierunkach jest po stronie rosyjskiej. Zaczęły się także po stronie rosyjskiej. Skończyły się przygotowania, a zaczęły się działania wymierzone i w ukraińską infrastrukturę energetyczną, i w magazyny, te drony,
które Rosjanie już w dużej ilości te irańskie produkują u siebie, no one ruszają całymi chmarami na kolejne obwody będące pod kontrolą Ukrainy, pod kontrolą Kijowa, więc tutaj no można się spodziewać załamania się tej zimy systemu energetycznego Ukrainy, problemów z dosyłaniem sprzętu, który będzie wybuchał w dalekich magazynach, gdzieś tam w Odesie, czy w Dniepropietrowsku, czy w Kijowie. No i cóż, no i tutaj jedynym kierunkiem, o którym wspomniałeś, Kamilu, na którym powiedzmy strona ukraińska prowadzi działania zaczepne, ofensywne, no jest ten kierunek Dniepru, czyli powiedzmy obwód chersoński, front znajdujący się na rzece, na Dnieprze, gdzie w zeszłym roku w listopadzie Rosjanie się wycofali za ten Dniepr z przyczyn taktycznych, potem w czerwcu, nie będę rozstrzygał, kto to zrobił, no ale Tama w Nowej Kachowce została wysadzona, zerwana, no i tam są tereny zalane, te pozycje wymyte, no, zostały wymyte, Rosjanie mieli z tym problem, no i tutaj Ukraińcy próbują to wykorzystać i próbują budować przyczółki na wschodnim, na lewym brzegu Dniepru. No jednak te przyczółki dość uważnie śledzę od dłuższego czasu, bo one są od wielu miesięcy. No tylko, że no trudno uznać za perspektywiczny przyczółek pod ruinami mostu Antonowskiego, pod ruinami mostu kolejowego, czy w wiosce Krynki. Tam idzie ważna dla, powiedzmy, dla zaopatrzenia rosyjskiego droga w jej okolicy i stąd jest taki parcie Ukraińców do tworzenia tego przyczółku tam. No ale cóż, no to są to niewielkie przyczółki. Trudno jest je zaopatrywać. Dniepr jest tam rzeką rozlaną. Jest tam cały archipelag różnych łach, wysepek takich rzecznych. No jest to teren trudny. Rosjanie też dużą wagę przywiązują, szczególnie artyleria rosyjska, drony, do niszczenia tych przyczółków. No i można odnieść wrażenie, że jest to kolejna inicjatywa ukraińska nastawiona raczej na PR, na to, że jesteście, zobaczcie, zachodni partnerzy, zobacz, zachodzie, tutaj atakujemy, no ale nic z tego nie wynika, ponoszą kolejne straty, giną kolejni ludzie. No i tak jak mówię, no pojawiają się i na zapleczu, bez którego nie da się walczyć, prowadzić wojny, po stronie ukraińskiej zaczynają się poważne, bardzo poważne problemy, no na takim już klasycznym polu bitwy, no Rosjanie narzucili Ukraińcom kolejną bitwę materiałową pod Awdijewką. Powiedziałbym, że kopia bitwy, tylko że się w mniejszej skali, bitwy pod Bachmutem Artiomowskim z tego i z zeszłego roku, z przełomu 2022 i 2023 roku. No i cóż, no i ta bitwa jest wyraźnie przegrywana przez stronę ukraińską. Do zamknięcia kotła wokół Awdijewki jest około 4 kilometrów, ale moim zdaniem tak oceniam, że Rosjanie tego kotła nie będą zamykać, tylko pozwolą Ukraińcom wrzucać do tego kotła kolejne jednostki na wykrwawienie. Czy Ukraińcy będą to robić, też trudno powiedzieć, ponieważ w ukraińskim kierownictwie po tej nieudanej ofensywie wrze i też trudno przewidzieć, jak Zachód zareaguje i czy Zachód nie postawi na inne ośrodki władzy na Ukrainie niż sama kancelaria prezydenta Zełenskiego. No a propos Zełenskiego, odwołał on ostatnio wybory prezydenckie, stwierdził, że nie ma warunków, no w sumie trudno się dziwić, no ale z drugiej strony w wielu zakątkach Ukrainy życie toczy się normalnie, no i mówi się o tym, że mogłoby być tak, że po prostu Zełenski by tą władzę utracił. No ale zmienia się konstelacja międzynarodowa, w której funkcjonuje Zełenski. Coraz mniej te zaklęcia ukraińskiego prezydenta działają na Europę czy i na inne państwa świata też. No więc czy Zełenski nie szykuje sobie jakiś dróg ewakuacji? Myślę, że jeszcze do dróg ewakuacji jest daleko, ale można odnieść wrażenie, że sytuacja wokół Zełenskiego się zagęszcza, bo tutaj mamy do czynienia z konfliktem, no takim medialnym konfliktem z generałem Załużnym, z głównodowodzącym armii ukraińskiej. No ten konflikt prawdopodobnie kosztował życie jego adiutanta, który dostał bombowy, powiedzmy, prezent, tak, i zginął. Więc tutaj mamy do czynienia z walką w kierownictwie ukraińskim na śmierć, na życie. No mieliśmy do czynienia i w zeszłym roku, kiedy negocjatorzy, kiedy Ukraina prowadziła negocjacje
z Rosją na samym początku, tam jeszcze w marcu, w Stambule, w Mińsku, no to jeden z tych negocjatorów, który na tej granicy, powiedzmy, może nie tyle w Mińsku, ale na granicy białoruskiej, gdzie negocjowali Rosjanie i Ukraińcy jakieś porozumienie pokojowe, no to jeden z tych negocjatorów został zastrzelony przez SBU. Później mieliśmy do czynienia, że minister spraw wewnętrznych, jego śmigłowiec spadł pod Kijowem i bynajmniej nie zestrzelili go Rosjanie, więc tutaj no, w kierownictwie ukraińskim, to mamy takie typowe bandyckie, postradzieckie metody walki o władzę. No i cóż, no i o ile wczoraj jeszcze był bohaterem Żeleński na całym świecie, można było, idąc w Polsce do księgarni, można było całe półki książek o Żeleńskim, biografii znaleźć. No dzisiaj te biografie są no, w cenie powiedzmy makulaturowej po 2, po 5 zł, i myślę, że na tyle też bym wycenił obecnie akcje polityczne i poparcie Żeleńskiego, który no, raczej nie jest popularny. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze w zeszłym roku Ukraińcy mogli zakładać, że po swojej kontrofensywie na Charkowszczyźnie, o odzyskaniu Chersonia, że ten Żeleński, że z tym Żeleńskim, on załatwi wsparcie na Zachodzie i oni jakąś tą wojnę wygrają, bądź zdominują Rosjan, będzie jakiś pokój, jakiś konsensus. No teraz nic takiego nie ma, a wręcz zaczynają przegrywać, więc tutaj społeczeństwo ukraińskie jest dużo bardziej żywiołowe niż społeczeństwo polskie. No i tam, jeśli kierownictwo nie spełnia oczekiwań dużej części narodu czy społeczeństwa, szczególnie w warunkach konfliktu wojennego, no pojawiają się poszczególne grupy, które mogą chcieć w ten czy inny sposób dokonać puczu, dokonać korekty. No z jednej strony mogą to zrobić służby zachodnie, które mają przemożny wpływ na władzę w Kijowie, mogą wymienić niepopularnego Żeleńskiego na być może założnego, być może na zupełnie kogoś innego. Z drugiej strony mamy te środowiska neobanderowskie, które mają broń, są uzbrojone i tak jak był pucz Prigożyna, czy powiedzmy tak, taka zbrojna demonstracja Prigożyna, tak nic nie wyklucza tego, że w pewnym momencie, jeśli Ukraina będzie przegrywać, no może dojść, przepraszam, do puczu ze strony tych środowisk neobanderowskich, które będą chciały już takiej Ukrainy swoich marzeń, samostyjnej, no nie kierowanej przez Żemeńskiego, tylko przez kogoś z nich, tak? Kolejną grupą, która może dokonać jakichś roszad, no są środowiska, powiedziałbym, oligarchii, środowiska pragmatyczne, które nadal na Ukrainie są, które mogą szukać porozumienia z Rosją. I chociażby taką postacią jest Oleksiej Aresztowicz, który zapowiedział, że chce wystartować w tych wyborach. Były doradca kancelarii Żeleńskiego, który zdecydowanie nie zostawia suchej nitki na polityce Kijowa i no, powoli też wobec niego są tam wytaczane sprawy karne i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest kolejny, powiedzmy, pretendent, który mógłby szukać nawet porozumienia z Moskwą wobec porażki ukraińskiej. Więc tutaj Polacy mogą się bardzo rozczarować, że to nastawienie, no to sianie tej rusofobii u Ukraińców może mieć w pewnym momencie odbicie w drugą stronę. No bo, szanowni państwo, no ktoś, jeśli zauważy, że jest oszukiwany, że miał wygrać, a nie wygra, że to wsparcie Zachodu jednak jest priorytetowe dla Izraela, a nie dla Ukrainy, no to może być odbicie w drugą stronę i nie wykluczam tego, że za parę lat, kiedy ten konflikt wygaśnie, no to mogą się pojawić na Ukrainie bardzo duże środowiska prorosyjskie, czy nastawione na jakieś dogadanie się z Rosją, pomimo tych ofiar, pomimo tej wojny i tak dalej, tej nienawiści, jaka została tutaj rozbudzona pomiędzy tymi narodami, no ponieważ wiele ich łączy, a coraz mniej będzie ich dzieliło, jeśli Ukraińcy zdadzą sobie sprawę, że no walczą w straconej sprawie po prostu. No to w takim razie, czy jest możliwe jakieś zakończenie polityczne tego konfliktu? O tym się dużo mówi, zwłaszcza w kontekście tego, że rosną szanse Donalda Trumpa na powrót do Białego Domu. No ale czy to jest rzeczywiście realne, czy to jest możliwe, czy też może ten konflikt będzie się ciągnął, ciągnął, no jeszcze dość długi czas? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w środowiskach, w mediach ukraińskich, które śledzę,
Raczej ten temat jest pomijany w tych oficjalnych, ale w tych mniej oficjalnych jest coraz bardziej podnoszony, że w jaki sposób moglibyśmy zakończyć ten konflikt, biorąc pod uwagę brak rekruta, brak pieniędzy. W ostatnich dniach zaczęły się pojawiać informacje, że nawet zaczynają się problemy z emeryturami, przez to, że Zachód ociąga się z perspektywy ukraińskiej w wysyłaniu pieniędzy. No i tak wiecznie tak się nie da funkcjonować. Nam potrzeba 50 miliardów dolarów rocznie, żeby to państwo utrzymać, a co dopiero jeszcze mówić o potrzebach frontowych. Tutaj po stronie ukraińskiej zaczyna się taki beton takiego fanatycznej walki, tej propagandy, to zaczyna się kruszyć, no i zaczyna się myślenie o tym, że może trzeba cofnąć się z tych czterech obwodów, gdzieś tam na marginesie takie głosy się zaczynają, znaleźć jakieś porozumienie, status neutralny. No i tutaj po stronie ukraińskiej jest no coraz większy fatalizm, tak? Z drugiej strony po stronie rosyjskiej też jest, cały czas trwają dyskusje, jak ten konflikt mógłby zostać zakończony. No i tutaj po stronie rosyjskiej no takim planem minimum no to jest, czy pod względem politycznym, no trudno sobie to wyobrazić, ale pod względem militarnym, no zdobycie tych czterech obwodów, no ale większość komentatorów i polityków, którzy wypowiadają się na ten temat, no pyta się, no a co z Odessą, co z Charkowem? No to jest taki plan też minimum, zupełnie minimum cztery obwody i uznanie, no i Krym, tak, uznanie tego, co Rosja ma teraz do końca tych administracyjnych obwodów, ale Charków i Odessa zawsze gdzieś się tam przebija. No i kolejny temat, no to pojawia się, no, czy Ukraina ma być jakimś państwem sprzymierzonym z Rosją w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji, czy Ukraina ma być jakimś państwem neutralnym, jak rozumieć tą denazyfikację, tak? Czy te wszystkie środowiska neobanderowskie mają stać, w jaki sposób mają być zdenazyfikowane, tak? Czyli jak kwestia historii. Dochodzi też aspekt religii nawet, bo tutaj mamy do czynienia na Ukrainie wytoczono i obserwuję to z dużym zażenowaniem, no, że po stronie ukraińskiej no, dokonuje się coraz większej eskalacji wymierzonej wobec ukraińskiej cerkwi prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, czyli tej cerkwi niezależnej od cerkwi typowo ukraińskiej, niekanonicznej, no, prawosławiu nieuznawanej tak powszechnie, tej cerkwi narodowej. No i tutaj ta cerkiew taka, powiedzmy, postradziecka, powiedzmy, związana z Moskwą, no jest w taki najbardziej brutalny sposób wręcz pogromowo tępiona. No i ten temat też się pojawia, no w jaki sposób to, czy te wszystkie zabrane cerkwie, tej cerkwi prawosławnej związanej z Patriarchatem Moskiewskim, czy one mają być oddane, no tu, bo coraz więcej, no w każdym roku, miesiącem tej wojny jest coraz więcej dylematów, w jaki sposób to rozwiązać. No i po stronie rosyjskiej no pojawia się coraz więcej głosów, że tutaj żadnego porozumienia na tym etapie być nie może, no chyba, że po prostu Ukraina w tym momencie gospodarczo, bez wsparcia Zachodu, po prostu upadnie na kolana w ten czy inny sposób, nie będzie w stanie już w ogóle walczyć, zostanie zdemilitaryzowana, no i wtedy, no ale wtedy to mamy do czynienia z wariantem maksymalistycznym po stronie rosyjskiej, czyli no cała Ukraina wchodzi w orbitę rosyjską, oczywiście z rewizją granic, jaka już nastąpiła, no i pozostaje kwestia Charkowa i Odessy, tak, więc tutaj no w ogóle dostępu Ukrainy do Morza Czarnego, no ale no to też swoje trzy grosze tutaj oczywiście mają Stany Zjednoczone, no i Stany Zjednoczone moim zdaniem, czy będzie rządził Trump, czy będzie rządził Biden, te wsparcie dla Ukrainy nadal będzie płynęło. Tylko że no, wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, Stany Zjednoczone słabną, dolar na świecie traci swoją pozycję i Stany nie są w stanie drukować w nieskończoność tego dolara, żeby tu dać komuś 100 miliardów, tu dać komuś 50 miliardów Izraelowi, jeszcze tam komuś Tajwanowi. Nie da się w ten sposób na stałe funkcjonować. Amerykanie mają też swoje problemy. Są tendencje izolacjonistyczne, chociażby poparcie Trumpa to pokazuje, że Amerykanie chcą też się zająć sobą, a nie całym światem. No i można odnieść wrażenie, że Amerykanie nie są w stanie poradzić sobie z tym coraz bardziej rozwijającym się konfliktem bliskowschodnim, jednocześnie z Ukrainą, więc też w Stanach Zjednoczonych pojawiają się głosy, żeby tą Ukrainę po prostu zostawić, wspierać, ale w pewnym momencie zostawić. I no trudno, no ile z niej zostanie, tyle z niej zostanie. No to w takim razie, jaka może być nasza rola w tym wszystkim?
Mamy teraz na przykład no, pewnego rodzaju, to nie jest już związane stricte z działaniami wojennymi, no ale mamy teraz konflikt wyraźny na granicy, jeśli chodzi o branżę przewozową, mamy protesty. Tam tak naprawdę polskie władze w dużej mierze w ogóle abdykowały, bo rozmowy toczą się na poziomie unijnym. Ukraińcy no, posuwają się już do gruźb i ataków, więc no, czy to nie jest przedsmak tego, co nas czeka już w szerszym kontekście? Co nas czeka w szerszym kontekście relacji polsko-ukraińskich, no to możemy zobaczyć wchodząc na, co polecam czasami zrobić, wchodząc na grupy diaspory ukraińskiej w Polsce i ci nasi braty, no to mają już pomysły takie, żeby na przykład blokować drogi dojazdowe do Lublina w odwecie za to, że polscy kierowcy blokują te ciężarówki ukraińskie w akcie rozpaczy. Z dnia na dzień potrafią Ukraińcy zmienić prawodawstwo, że tam 10 dni do Kijowa, 5 do Lwowa te polskie ciężarówki miałyby się poruszać, tak? Więc tutaj no, te prawodawstwo dla branży rolniczej po stronie ukraińskiej jest całkowicie nieprzyjazne wobec Polski i Ukraińców, tak jak zresztą mówiliśmy to z Kamilem, jak to Kamilu mówiliśmy na kanale tutaj już wielokrotnie, no, że to nie ma w relacjach międzynarodowych, szczególnie takich narodów jak Ukraińcy, nie ma czegoś takiego jak jakaś wdzięczność, jak czegoś nie ma na papierze, a nawet jak mamy coś na papierze z takimi społeczeństwami jak Ukraińcy, jeśli mamy coś nawet z nimi podpisanego na papierze, ale nie stoi za nami siła, która zmusi ich do wykonania tego, to innego po prostu nie zrobią. I tutaj warto Nie będziemy tutaj może jakiś tutaj snuć wielkich teorii, ale spójrzmy na praktykę. Mamy do czynienia z rządem Fico na Słowacji, który powiedział, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy się kończy. I tutaj moim zdaniem Ukraińcy będą dużo bardziej spolegliwi wobec Słowacji. Pomiędzy nimi nie ma jakichś wielkich interesów, ale też nie słyszymy o jakichś powiedzmy wielkich niesnaskach i atakach z tego powodu ze strony ukraińskiej. Chociaż ich kierowcy także się dołączają do tego protestu. Z drugiej strony mamy Węgrów, Viktora Orbana, którzy narzucają Ukrainie swoją wolę i nie pozwalają na to, żeby dokonywać czystki etnicznej ze strony ukraińskiej, gdzie po prostu Ukraińcy ewidentnie powołują nadreprezentację Węgrów zakarpackich, czyli tych Węgrów żyjących na Ukrainie przy granicy z Węgrami. Celowo z tej 100-150-tysięcznej grupy, czyli powiedzmy nie za dużej, no celowo powołują nadreprezentację mężczyzn, no ewidentnie, żeby się ich po prostu pozbyć, tak? I Węgrzy na to nie pozwalają. Doszło nawet do sytuacji, gdzie kilkunastu Węgrów wziętych do niewoli rosyjskiej zostało wymienionych, ale przez Węgrów. Ci ludzie trafili tam ze dwóch wróciło na Ukrainę, ale reszta została na Węgrzech i oni dokonali nawet czegoś takiego w obronie swoich współrodaków. Węgrzy blokują wszelkie działania proukraińskie, finansowanie Ukrainy za to, że Ukraińcy nakładają sankcje na węgierskie banki za to, że współpracują, robią biznes razem z Rosją, tej w Rosji. No i tutaj Ukraińcy w ten czy inny sposób się uginają, wycofują z tych list sankcyjnych te banki węgierskie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zdecydowanie twarda postawa, a Polska tutaj ma najlepsze instrumenty. No w każdej chwili można całkowicie zablokować wsparcie Ukrainy i bez Polski ta Ukraina miesiąc nie wytrzyma tej wojny. Miesiąc nie wytrzyma tej wojny. Polska by mogła wszystko na nich wymusić. Rewindykację polskich dóbr narodowych, ale także dóbr prywatnych w Lwowie, w innych miastach. Można by wymusić w ten czy inny sposób koncesje gospodarcze dla polskich firm czy dla polskich podmiotów, nawet państwowych na Ukrainie. Tak to się robi. No, gdyby na miejscu Polski była Francja, no to pewnie telekomunikacja ukraińska już by była w rękach francuskich. Jakaś tam spółka gazowa byłaby w rękach francuskich czy tam niemieckich, no to tak się po prostu robi, no tylko do tego trzeba woli politycznej, zorganizowania pewnej jedności, no i niedopuszczania ludzi histerycznych, ludzi emocjonalnych, no i też przede wszystkim ludzi, nie boimy się tego powiedzieć, opłacanych chociażby przez Amerykanów, których w polskiej polityce jest cała masa, a nawet ludzi, których nie trzeba opłacać i oni będą robili, co Amerykanie chcą, do budowania relacji międzynarodowych. No mamy w Polsce całą plejadę takich polityków, więc myślę, że tu nie trzeba nawet teorii wielkich snuć. No tutaj mamy w sąsiedztwie kilka państw, które pokazują, co należy robić. Nawet Rumunia, o której się mało mówi, Rumunii wcale tej Ukrainy nie wspierają.
też chociażby na, w swoim interesie takim kulturowym wymusili, że mniejszość mołdawska na Ukrainie nie będzie nazywana mołdawską, tylko rumuńską. Czyli nawet już takie kwestie tożsamościowe potrafi Rumunia, powiedzmy dużo słabsze od Polski państwo, wymusić na Ukrainie. Więc tutaj no, tych przykładów jest bardzo wiele, czy na polu kulturowym, ekonomicznym, politycznym, nawet na polu wojskowym, tak jak mówię. No, Węgrzy sobie odzyskali swoich rodaków poprzez negocjacje z Rosjanami i nie oddali ich Ukraińcom. Więc tutaj można, tylko trzeba po prostu chcieć, trzeba mieć taką wolę, muszą być takie środowiska polityczne, które nie boją się takich rzeczy powiedzieć. No i myślę, że my do takich osób się zaliczamy i trzeba robić to dalej. No cóż, zobaczymy jak to będzie, natomiast summa summarum, ja osobiście przynajmniej wątpię, żeby doszło do jakiegoś trwałego rozwiązania. To raczej będzie, jeśli już dojdzie do jakiegoś zamknięcia tego rozdziału konfliktu na Ukrainie, będzie to zamrożenie. I to chyba najgorszy dla nas scenariusz, bo wsparcie będzie dalej płynąć, będziemy mieli państwo na wpół upadłe za naszą granicą i wielką mniejszość w Polsce. To znaczy, ja uważam, że z każdym, osobiście uważam, że z każdym dniem ten konflikt pod względem takim, chociażby demograficznym, no Ukraińcom zaczyna brakować ludzi, ten konflikt jednak zmierza do rozwiązania ostatecznego i tym rozwiązaniem ostatecznym to będzie no, zwycięstwo Federacji Rosyjskiej i narzucenie jej warunków, czyli tam państwo neutralne, Ukraina państwem neutralnym, jakieś koncesje terytorialne, kwestie tam praw mniejszości rosyjskiej, no mówię o takim wariacie minimalistycznym, maksymalistycznym przedstawiłem, czyli pełne tam powiedzmy opanowanie w tej czy innej formie terytorium ukraińskiego aż do Zakarpacia. No ale z drugiej strony, no też o tyle się Kamilu zgodzę, że no są, świat jest w tym momencie tak nieprzewidywalny, że mogą zajść na świecie takie zjawiska, że ten konflikt będzie przez, że z jednej strony Ukraina może zostać porzucona przez Zachód, a z drugiej strony i wtedy upadnie już kompletnie, a z drugiej strony no może być cały czas gdzieś tam podtrzymywana, tyle tylko, że to jest najgorszy dla nas wariant jeszcze o tyle, że z jednej strony będziemy mieli państwo upadłe za naszą południowo-wschodnią granicą, ale z drugiej strony, żeby ten ogień się tlił, żeby ten konflikt się tlił, to Amerykanie muszą znaleźć kogoś, kto będzie na to płacił. Niemcy, Francja, nie wydaje mi się. Polska, idealny kandydat, chętny, blisko zainteresowany swoją polityce wschodniej, ukierunkowany na tego typu wojowanie z Rosją. Więc tutaj to jest jeszcze o tyle fatalny dla nas wariant, że my po prostu byśmy na to płacili, tak, aby w ten czy inny sposób podtrzymywać państwo ukraińskie. No ale moim zdaniem to są kwoty, które są zupełnie nieosiągalne dla Polski. No tak jak wspomniałem, to jest gdzieś tam 45 miliardów dolarów, żeby w ogóle państwo funkcjonowało, a do tego trzeba doliczyć też kwestie napraw, kwestie nawet doraźnych, infrastruktury energetycznej, już wspominam o wojsku. Więc tutaj no, ten wariant jest dla Polski no, katastroficzny. No, brać na utrzymanie takiego bankruta jak Ukraina, no to no cóż, no. Ale może tak być, że sytuacja się też na świecie zmieni. No, obecnie raczej zmierza to wszystko do finału, pomyśli Rosjan, ale z drugiej strony no, jest też taki scenariusz, że z jakichś powodów, o których jeszcze nie wiemy, zakulisowych czy międzynarodowych, no może być jakiś tam rozejm, co byłoby dla nas rozwiązaniem fatalnym. No cóż, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, to może na zakończenie tak tytułem pewnego podsumowania. No, bilans jakby udziału Polski w tym konflikcie no, jest chyba jednoznaczny, ale czy my możemy jeszcze coś stracić? Tak zapytam trochę przewrotnie. Myślę, że tak. No, nigdy nie jest tak źle, żeby nie było gorzej. No, przede wszystkim możemy stracić nasze, w sensie takim metapolitycznym, nasze życie jako Polski, bo obaj, wielu naszych widzów, no jesteśmy jednak przywiązani do jednorodnego, homogenicznego państwa narodowego, a my to wszystko powoli tracimy na rzecz takiego państwa, można by powiedzieć takiego małego Związku Radzieckiego, bo chodząc po ulicach Warszawy, no to czasami czuję się jak w jakiejś takiej małej Moskwie, tak, gdzie tam
jak w Moskwie, gdzie tam ktoś mówi po rosyjsku, ktoś po ukraińsku, ktoś jakimś mieszanym takim językiem, ktoś łamaną polszczyzną taką ze wschodnim zaśpiewem. Więc tutaj no, możemy stracić nasze życie no, w tym kontekście naszego codziennego życia, tak? Wzrost przestępczości chociażby gruzińskiej w Polsce, no to wszystko eskaluje. I może to nawet pójść dalej, że w pewnym momencie no, Polska w ten czy inny sposób, jest to na razie mało prawdopodobne, w zeszłym roku było bardziej, że może się wmieszać też w ten konflikt przy jakiejś zmianie polityki amerykańskiej. No bo po coś to wyposażenie w Polsce się kupowało, po coś ta broń była kupiona, tak? Więc tutaj i może być gorzej, i będzie gorzej, jeśli chodzi o perturbacje ekonomiczne, jakie Polska sama na siebie sprowadza pod względem energetycznym czy wydatków wojskowych. Będzie gorzej, jeśli chodzi prawdopodobnie, jeśli chodzi o tą migrację i ilość. No, trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że jeśli Rosjanie wygrają na Ukrainie, no to kolejna fala już takich mocno zbanderyzowanych Ukraińców, no będzie musiała gdzieś wyjechać, no na zachód, do Polski, bo są dość liczni, więc tu będą się ściągali rodziny, więc tutaj to też ma swoje skutki negatywne dla Polski długoterminowo, więc tutaj no nasze życie może być dużo gorsze, dużo bardziej problematyczne, czy na polu językowym, czy na polu bezpieczeństwa, czy na polu wpływu też na politykę mniejszości ukraińskiej, która już teraz ma swoje przyczółki, potomkowie akcji Wisła, operacji Wisła, są w partiach reprezentowani, są w parlamencie i nawet nie potrzebują jakichś tam zastępców polskich, ale mają swoich ukraińskiego pochodzenia rzeczników w polskiej przestrzeni publicznej. To tyle, myślę, w tym programie. Kończymy. Moim i Państwa gościem był Krystian Jachacy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Kamilu, dziękuję naszym widzom. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.